No to w młodzieżówce grałem w sumie w trzech klubach. U Śląsk Wrocław, którego jestem wychowankiem, Kobierzyce i na samym końcu była Rosa Radom. A dlaczego? Bo ty do Radomia poszedłeś z Kobierzyc. Tak, z Kobierzyc. Dlaczego zdecydowałeś się akurat na Rosę Radom? No tak szczerze mówiąc to nie wiem, no rzuciłem monetą chyba, jak po prostu tak wypadło, tam miałem jeszcze z dwie, może trzy inne oferty, na którymi się tam zastanawiałem, ale jakoś tak rozmowa z trenerem i z rodzicami skłoniła mnie do tego, żeby w końcu wybrać Radom. Tak, no, nie byłem też do końca przekonany, ale no tak wybrałem, jak się okazało, myślę, że chyba wybór był dobry. Chyba koniec końców faktycznie ten wybór był dobry, Złoty Mistrzostw Polski U18, także sporo szans na grę w drugiej lidze. Jak możesz podsumować ten czas spędzony w Radomiu i pracę z trenerem Mazurem? Czas tam spędzony to uważam, że w ogóle nie był zmarnowany, bo poza tym, że sporo trenowaliśmy z trenerem, to pracowaliśmy też nad tam powiedzmy jakąś sferą mentalną. Także myślę, że trener Mazur i generalnie pobyt tam powiedzmy przygotował mnie w dużym stopniu na grę w seniorskiej koszykówce. No i poza tym też poznałem sporo ciekawych ludzi w Radomiu i uważam, że Radom to jest ciekawe miasto, mimo wielu opinii, jakie są aktualnie tam. Internet trochę szydzi powiedzmy z tego, ale byłem, zobaczyłem i dobrze wspominam. Mówisz właśnie, że Radom przygotował cię do tej seniorskiej koszykówki. Ty zdecydowałeś się pójść do Kutna, który jak wiemy, no klub zniknął z koszykarskiej mapy Polski. Skąd taki wybór z twojej strony? No to też był kolejny wybór, na który nie byłem zdecydowany. Miałem też tam jeszcze jedną propozycję, właśnie pójście do trenera na Mazura, tam do Leszna, gdzie już jest aktualnie inny trener. Ale myślę, że to był dobry wybór, bo dostałem w sumie dużo minut i dzięki temu prawdopodobnie dostałem się tutaj. Ale no, nie mogę powiedzieć, dlaczego się na to zdecydowałem, bo sam nie wiem. Tak, taki strzał szczęścia. To jeszcze zatrzymamy się na chwilę przy tym Kutnie. Co siedzi w głowie młodego zawodnika, który idzie na zaplecze Ekstraklasy i z dnia na dzień dowiaduje się, że zostaje bez klubu, a sezon trwa? No, jest to, no było to duże zaskoczenie. Dalej jestem jeszcze trochę taki niepozbierany, że tak to określę. No nie wiedziałem, że takie rzeczy mają miejsce w seniorskiej koszykówce. Wiedziałem, że tam jest jak jest, że nie zawsze są pieniądze, że nie zawsze są na czas, ale i miałem gdzieś tam z tyłu głowy, że na pewno będą problemy finansowe, bo znałem historię tego klubu i szedłem z tą świadomością, że nie wszystko może być okej, okay, ale nie byłem przygotowany na to, że to tak wszystko nagle zniknie. Także no to było szokujące. Ale no nie załamuje mnie to jakoś, no trzeba iść dalej i robić to, co się kocha. I idąc dalej, robiąc to, co się kocha, trafiłeś do WKK. Wracasz do domu. Tak, dokładnie. Wróciłem do domu. Także rodzice się na pewno z tego cieszą, ale jeszcze nie wiem, jak to będzie w przyszłym sezonie i nie zastanawiam się na razie na tym. Cieszę się, że teraz mogę jeszcze te pół roku spędzić w domu i zobaczymy, co będzie później. A skupiając się na tym, co tutaj i teraz, nad czym chcesz głównie koszykarsko popracować? Koszykarsko to w najbliższym czasie muszę popracować nad współpracą z chłopakami, bo WKK gra bardzo specyficzną koszykówkę, która generalnie opiera się na grze na zasadach i nad tym muszę się skupić. A indywidualnie to rzut, no przede wszystkim rzut i jeszcze raz rzut i sporo zostaje po treningach i rzucam, bo mi się wydaje, że to jest najważniejsza rzecz, która daje minuty i możliwość rozwoju. Jeżeli ktoś zauważy, że jesteś dobrym strzelcem, no to będzie na ciebie stawiał.